Elo, cześć, witajcie moi drodzy, jestem Remi, słuchajcie, dzisiaj obejrzymy sobie postacie z FNF, które będą walczyć z największym zagrożeniem, słuchajcie, w historii. I nie, to nie jest mysz Kamki, słuchajcie. W każdym razie pamiętajcie, żeby kończyć, stawić łapę w górę, suba dzwonkiem i napiszcie moi drodzy w komentarzu, czy dalej lubicie, słuchajcie, FNF, czy wam się może znudził. W każdym razie moi drodzy, dzisiejsza animacja na pewno będzie totalnie odjazdowa, bo słuchajcie, będzie dzisiaj wielka, gigantyczna walka i może, słuchajcie, ktoś zginie. W każdym razie moi drodzy, oglądać to kończy, słuchajcie, do końca stawić łapę w górę, suba dzwonkiem. A my, słuchajcie, po prostu mamy animację od, uwaga, od moi drodzy Game Tunes, słuchajcie. I mamy tutaj zabójczą myszkę Miki, słuchajcie, z którą walczy właśnie boyfriend i girlfriend. I ona wygląda troszkę szalona. I zobaczcie, i on... Oho. I zobaczcie, ona mówi, on mówi ta myszka Miki, że będzie się tutaj tak długo, jak ta, słuchajcie, tutaj świeczka się będzie, słuchajcie, palić. W każdym razie, moi drodzy, wygląda troszkę, słuchajcie, szaloną. Oho. Oho, tutaj boyfriend mówi, że już chciałby pójść spać, zobaczcie, teraz się śpią. I teraz plazłowieszcze myszki Miki, słuchajcie, wchodzi, wiecie, zobaczcie, jak ona patrzy. Oho, zobaczcie, co jest, o nie, co ja chcę zrobić, girlfriend? Co jest grane? Co jest grane? Zgasiło światło, zobaczcie. Oho. No i teraz zobaczcie. Co to jest? Co to jest? Ej. Szybko. Co to jest? Zobaczcie. No i strzmychnęli, zobaczcie. I teraz zastanawiam się, gdzie jest pani mysz, słuchajcie. Pan mysz. A on mówi, ten potwór mówi, wracajcie do mnie, wracajcie do mnie, słuchajcie. Co jest grane? Zobaczcie. Wskakują do jakiejś kanalizacji. I co jest teraz grane? Zobaczcie. Mamy tutaj... Oho, dary uciekają, zobaczcie. Jakiś dziwny, słuchajcie, dźwięk, jakiś, słuchajcie, wrzasków się wydobywa. Oho, pan mysz. I oni mówią, że całe szczęście, że jesteś okej. Oho, ale ta mysz to jest zdrajca w ogóle. Ta mysz Kamiki to jest zdrajca. Zobaczcie, on mówi, że już nie ucieka dłużej. I zobaczcie, mamy tutaj. Czy to jest ojciec girlfriend? Bez jaj. To jest on. Oho. To jest chyba ojciec girlfriend, autentycznie, słuchajcie. Oho, a pa, on teraz myszka Miki mówi, że prawdziwy Mr. Mouse, słuchajcie, uciekł stąd i to już nie jest on w ogóle. W każdym razie okazuje się teraz, że on jest zdrajcą. I zobaczcie na jego oczy, co jest grane, się deformuje. Co jest grane? Co jest grane, ej. Co to jest? Bez jaj. Co się tutaj dzieje? Co jest z tą myszą źle, słuchajcie? Oho, czemu ona ma zegarek z myszką? Co jest? On mówi, że słuchajcie, że jest już jest, słuchajcie, 10 w nocy. A oj, to jest chyba ojciec girlfriend, on ma, słuchajcie, jakąś ostrą bekę w ogóle, jakąś jazdę ostrą. Oho, i teraz tutaj zastanawiamy się, co takiego zrobić. No, ale boyfriend mówi, że możemy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. I boyfriend chyba myśli o tym, żeby, słuchajcie, autentycznie zawalczyć z tymi potworami na, słuchajcie, śpiew. No i dobra. Jezu, co jest z tą myszą i tak? Oho. No i uwaga, teraz się zaczyna cała jazda. Zobaczcie, teraz boyfriend wkracza do akcji. Myszka Miki. Wow, i teraz będzie akcja. No i zobaczcie, Jezu, co jest z tą myszą, nie tak. Ale zobaczcie, boyfriend tutaj próbuje uciekać przed jej kwasem, przed jej złą krwią. I mówi, że nie, on się nie da, słuchajcie. Nie damy się, nie da się, boyfriend. Oho, zobaczcie. Co jest z tą myszą, ona ma, zobaczcie tutaj. Co by to było? Ej, ale to jest niezła walka, zobaczcie. Ta mysz, ona... O nie, Goofy i Kaczor Donald, nie. Nie, to są oni, zobaczcie. Dobrze, boyfriend, dobrze, dawaj ich. Dawaj te myszy. Dobrze, z wielkiego topora mysz, pięknie. Wszyscy teraz rozwaleni. Ale oni mu gacie zdejmują, aha. Nie, boyfriend, uciekaj. Oho. Uciekaj, boyfriend. I teraz nagle się okazuje, że co? Co to jest teraz? Słuchajcie, jakaś mgła, no i po myszy. No i teraz się okazuje, że to jest zwykła myszka, zwykły Mr. Mouse w ogóle. Oho, co jest grane? O nie, piórza, zobaczcie! Uciekajcie! No i teraz się okazało, zobaczcie, że wychodzi słońce i potwory giną, no i super! Zobaczcie, wychodzi słońce, nie, już stary demon, tata Gerfet, kiedy twój, zobaczcie, to jest ten moment, kiedy twój stary z myszką Miki próbują ciebie złapać o północy, to jest autentycznie to, no. Dobra, w każdym razie, no, i udało się, słuchajcie, w każdym razie zobaczymy teraz, słuchajcie, kolejną animację, gdzie będzie jeszcze gorszy wróg, zobaczcie, na, od Horror Trompa, zobaczcie. No i mamy tutaj animację, słuchajcie, gdzie boyfriend i girlfriend są, słuchajcie, na biwaku, konkretnie, słuchajcie, na parku i nagle, co jest grane? Czy to jest Piggy? Czy to jest ta zła świnia? Słuchajcie, Bad Piggy z tego, słuchajcie, z Angry Birdsów. To jest ta świnia, nie! Zobaczcie, to jest autentycznie ta świnia. O nie, to jest ona. Zobaczcie. Boyfriend teraz mówi, że nie, nie przeszkadzaj nam tutaj, my sobie tutaj siedzimy. Zobaczcie. O, boyfriend tutaj już chyba
Oho, zobaczcie, tutaj mamy jakiegoś gościa, który jakiś boba, który tu przychodzi. No i teraz sobie słuchajcie, ta świnia ma jakiś tutaj ostry ubaw, Skid i Pam przychodzą i wszyscy mają ubaw ze świnią, zobaczcie. No i pięknie. No i teraz zobaczcie, tak, będę nagle przyjeżdżał swoim czołgiem w ogóle. Co jest? I teraz nagle próbuję ich wszystkich załatwić. A świnia tutaj. Nie, zobaczcie, co jest tą świnią nie tak. To on wystrzelił świnię. No mamy, słuchajcie, Skida. Mamy tutaj, a nie, to nie jest, słuchajcie, Skid, sorry. Ale tak wygląda. I mamy tutaj, słuchajcie, złą Sky, a świnia teraz jest zła i goni boyfrienda, zobaczcie. A Gertrude się tak przygląda, co taka świnia odwala z moim chłopakiem, który go goni. No i mam też senpaja, który chyba podrywa Gertrude w ogóle. No i mamy też, słuchajcie, boyfrienda z senpajem i ta świnia go gryzie w czapkę, słuchajcie. Nie, naprawdę spoko, w sensie autentycznie. O, mamy Agotiego, który sobie próbuje tańczyć, ale mu przeszkadzają. Oho. I teraz mamy tutaj, no i zobaczcie, co to jest. No i teraz cały rój świń tutaj goni. I mamy tutaj tego, słuchajcie, jakiegoś nula czy kogoś, nawet nie wiem, kto to jest. I mamy Hexa, zobaczcie. Teraz Hex tutaj sobie chilluje bombę, słuchajcie, razem z swoją biłką do kosza, słuchajcie. No i mamy tutaj dalej. Jezu, ile tych świń go goni, co jest grane? Co jest, jaki przypał, zobaczcie. Biedny boyfriend. I nawet na Squid Game dobiegł, zobaczcie. Czemu on dobiegł do Squid Game? I nagle, zobaczcie, czy girlfriend jest liderem? Bez ja, a nie, to jest mama girlfriend, sorry. Mama girlfriend jest liderem. O, słuchajcie, cała historia Squid Game się wyjaśniła, słuchajcie. Mama girlfriend jest liderem, a świnie wchodzą na scenę. No i teraz boyfriend co jest mamą girlfriend, słuchajcie, rapują. A cała reszta, słuchajcie, ma jakiś duży problem. W każdym razie, moi drodzy, zobaczymy dodatkową animację. Jeszcze jedną, słuchajcie. I to jest, moi drodzy, 5 Big Tunes. Ale jest to, moi drodzy, taka dosyć taka specyficzna animacja, zobaczcie. Ponieważ, moi drodzy, mamy tutaj Ruwa, który, moi drodzy, biegnie do Sarwente, który ma, słuchajcie, małego synka Celevera. No i słuchajcie, teraz ten Ruw. Co jest grane? Co on ma? Co ten Celever ma? On ma jakieś kły w ogóle tam, nie wiem co to jest. Ale zobaczcie, mamy teraz Sarwente, która wpadła na pomysł, żeby, słuchajcie, zrobić za niego cały pokój. No i teraz zobaczcie, jest tutaj mały, słuchajcie, Celever, który się bawi zabawkami, Sarwente go tutaj zabawia. Mamy tutaj, moi drodzy, Ruwa, który tak samo, słuchajcie. No ale zobaczcie, zamykają pokój i teraz, moi drodzy, coś takiego stanie. O, mamy tutaj, słuchajcie, samego a few years later, czyli już trochę parę lat później, zobaczcie. Mamy pewnie tutaj, tak, Celever już jest w takim wieku, słuchajcie, szkolnym, tak jak wchodzi do szkoły Brawl Stars. I wchodzi tutaj Sarwente i mówi, siema stary, masz tutaj pieniędzy trochę. A więc ciasteczka w ogóle, się są pieniądze. Bez jaja, ja myślę, są pieniądze w ogóle. No i teraz trochę pieniędzy, ciasteczek przynosi. Ale jest tutaj dziwny klucz, zobaczcie, od pokoju. No i słuchajcie, Celever sobie myśli, że a, pójdę sobie na spacer. Zobaczmy, jakie jest takie fajowe miasteczko. No i tak dostaje piłką. Dostał piłką od Pika i od boyfrienda. Oni każą mu ją oddać. No i Celever spokojnie im tą piłkę zanosi. Ale niech, ale widzi, że oni patrzą, że mają przeklęty palec jeden. Zobaczcie, czerwony w ogóle. A oni uciekają, zobaczcie. Krzyczą w ogóle, wszyscy tutaj uciekają z tego miasta, bo jest tutaj przeklęty Celever. A Ruf patrzy, o nie, co się stało? Wszyscy coś, a bo oni, słuchajcie, kiśnieją jakimś demonem w ogóle. No i teraz, zobaczcie, wszyscy go atakują. On tutaj, biedak, płacze. Ale się zamienia teraz w demona Celever. No i teraz wszyscy tutaj jednak już nie chcą z nim walczyć. I zobaczcie, wszyscy przerażeni. O nie! Ruf stanął na jego obronie. No i zobaczcie, on ich użarł, ale patrzcie, to jest wielki potwór w ogóle. Zobaczcie, Celever, jeju, ale on jest w ogóle... Nie, no i zabił Ruwa, zobaczcie. No i teraz wszyscy opłakują, biedny. Biedny Celever, zobaczcie. No trudno, moi drodzy, trudno, przykra sytuacja. W każdym razie, moi drodzy, to było, bo to pamiętajcie, że mi się zajęcie łapę w górę, suba dzwonkiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, że na się, cześć, papa.